To będzie naprawdę siatkarska sobota w Krośnie Odrzańskim. Emocje związane z rozgrywkami będą od samego rana. Zanim na siatkarski parkiet wybiegną seniorzy SKS Utęczy oraz pozostali uczestnicy turnieju finałowego o mistrzostwo trzeciej ligi w siatkówce mężczyzn, to wcześniej hale sportowo-widowiskową przy ulicy Pułaskiego przejmą dzieci. Przed młodymi siatkarzami drugi turniej eliminacyjny do ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce o Puchar Kinder Joy of Moving. Po raz kolejny w Krośnie w hali zagrają zespoły w turnieju Trójek Chłopców. Przypomnijmy, pierwszy turniej eliminacyjny odbył się na początku marca. W zmaganiach wystartowało 14 zespołów, a najlepszymi okazali się zawodnicy pierwszej drużyny z Krzeszyc. Drugie miejsce zajęli gospodarze, czyli SP Trójka Krosna Drugi zespół z Krosna Odrzańskiego zajął piąte miejsce. I ten drugi turniej eliminacyjny do ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce. Startuje w sobotę 25 marca o godzinie 9.30 w Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.